Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z naszego typowania, oczywiście Majora w Antwerpii. Oczywiście, jeżeli typowaliście tak jak ja, to możecie się oczywiście pochwalić 6 punktami, które oczywiście zdobyłem. Trafiłem 0-3 Liquid, ludzie się śmiali, ha ha ha, Liquid nie zrobi 0-3. Wszyscy będą się będą płakać jak Liquid wygra mapę. Liquid oczywiście mapy nie wygrało, 0-3 zrobili dalej, udało mi się ustrzelić Face Clan, udało mi się ustrzelić NC, CPH, Heroic i oczywiście tutaj Navi, które zrobiło 3-0. Niespodziewanie do następnej fazy wyszła Furia, która wygrała w ostatnim meczu z G2 i G2 się ośmieszyło, odpada już w fazie legend. Szok, niedowierzanie, co tam się stanęło? Nie mam naprawdę pytań. Oczywiście również wyszło niespodziewanie Spirit, które również zrobiło wynik 3-0, co jest w ogóle wow, abstrakcja. Do tego Cloud9 sfrajerzyło się, nie ma co tu ukrywać. Ruscy do domu. W ostatnim meczu przegrali z Imperial. Przypomnę tylko, że na Cloud9 był kurs 1.12. A propos jeszcze kuponów, to ten Major to jest w ogóle... Ja straciłem już jakiekolwiek szansę, jakąś nadzieję, że z tego Majora jeszcze uda mi się chociaż na zero wyjść, bo aktualnie bilans chyba minus 7 albo 8 tysięcy dolarów, więc nie jest ciekawie. Cloud9 1.12 kurs, pozdrawiam, ale wtedy akurat nie stawiam na Cloud9, wtedy kupon przegrało mi nie pamiętam co. Bagiety chyba, bo bagiety mi dwa razy zintowały kupon, czyli oczywiście Vitality i G2. Ostatniego dnia, oczywiście fazy legend, gdzie już wiecie, te trzy ostatnie mecze były, albo cztery chyba, i właśnie te ostatnie drużyny wychodziły, to miałem tak, miałem trafione CPH, które oczywiście wygrało z Imperial. Miałem trafione Heroic, które wygrało z Vitality i właśnie, no nie trafiłem G2 z Furią, więc tam mój kupon, że tak powiem, taki wiecie, takie na odkucie, gdzie mogłem faktycznie sobie fajną kasę przytulić, no to poszedł niestety do śmieci, ale 6 punktów trafionych jest to, wydaje mi się, dobry wynik, mimo iż tutaj nie trafiłem właśnie tego Vitality i G2, to w pewnym momencie myślałem, że 7 punktów w ogóle uda nam się zebrać, bo no myślałem, że G2 pewniaczek, nie? A tutaj okazało się, że jednak nie. 0-3 zrobiło oczywiście Bad News Eagles. Mówiłem, że dużo ludzi daje albo Bad News Eagles, albo właśnie Imperial. Imperial, które ja chciałem dać. Cieszę się, że tego Imperial nie dałem. Na 0-3 i dam to Liquid. Posłuchałem się w końcu siebie i faktycznie wyszło. NiP tak samo skreślałem, nie dawałem im szans, a o dziwo udało im się wyjść. I w sumie w ładnym stylu, bo nawet udało im się ukąsić mapę, grając oczywiście na Navi. O wynik oczywiście 3-0 na tym Majorze. No ale teraz faza mistrzów. Faza mistrzów, kurczę. No kto tu może wygrać Majora? Przypominam, że jeżeli chcecie mieć diamentowy żeton, musicie trafić dwa oczywiście mecze ćwierćfinałowe. Tutaj dwie drużyny, które wyjdą. Jeden półfinał i oczywiście zwycięzcę Majora. Ja od razu na zwycięzcę Majora daję na to z Vincere. Ja mam nadzieję, że tutaj Navi zdobędzie kolejną po prostu wygraną na Majorze. Generalnie, jeśli chodzi o moje ostatnie żetony, wszystko się wyripowało w fazie legend. Tutaj w fazie mistrzów trafiłbym wszystko. Chciałem tutaj dawać się na to z Vincere, ale mówiłem wtedy na filmie, że no skoro i tak nie mam szansy na diament, no to dam troszkę inaczej i dam oczywiście G2. Ale tak, to tu już byłby jeden diamencik. No i oczywiście drugi diamencik Berlin 2019, gdzie tutaj oczywiście chciałem dać Astralis, ale mówię, easy for ends, to no to dam ends, nie? Że tutaj też mi się wysypało niestety na już fazie legend, więc to jest pierwszy major od 2019, gdzie faktycznie udało mi się ustrzelić 5 punktów na legendach, nawet więcej, bo 6, więc nie chcę tego zepsuć, ok? Chcę w końcu uzyskać diamentowy żeton, ostatni diamentowy żeton miałem, gdy w ogóle wychodziły te diamentowe żetony jako pierwszy raz właśnie podczas Katowic 2019, więc mówię, od razu daję tutaj Navi, tutaj NC, Copenhagen Flames, to też jest dobry meczyk, bo dużo ludzi tutaj daje NC, że wyjdzie, bo kurczę, no dwóch Polaków, rodaków, nie? A ja tutaj zagram antypolaka i daję CPH. To naprawdę jest jedna z moich ulubionych drużyn. Ja po prostu tak uwielbiam półmyczki, że ja wierzę, że im się uda z NC wygrać, ale mówię, tutaj kurczę, nie ma tego doświadczenia, jeśli chodzi o granie przed publicznością. NC w sumie też tego doświadczenia nie ma, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy tam grają, więc mam nadzieję, że presja zje zawodników NC, szczególnie Polaków, rodaków, i CPH tutaj wyjdzie. Dalej, Team Spirit Fury. To jest mecz, który nie wiem jak w ogóle ma prawo miejsce tutaj być, bo tu powinno być G2, no ale no, skoro Furia wygrała na G2, to coś to musi znaczyć, ale mimo wszystko ja tutaj Spirit. Wiem, Ruscy, ale ja mimo wszystko tutaj wierzę w Team Spirit, bo jeżeli wychodzisz z fazy legend z wynikiem 3-0, to jednak mimo wszystko musi coś znaczyć tutaj. Jeśli chodzi o Furię, no to doświadczenie, jeśli chodzi o grę przed publicznością, może wziąć oczywiście górę, ale mam nadzieję, że Spirit to ukąsi, bo Spirit jest w tym momencie tak rozpędzone, że wydaje mi się, że mogą nawet tutaj dojść do finału. I właśnie tutaj tak chciałem dać w ogóle, że Team Spirit w finale zmierzy się z Navi, czyli takie powiedzmy derby rosyjsko-ukraińskie, ale mimo wszystko ja do tego finału tutaj daję Face Clan, które z Ninjas in Pyjamas wydaje mi się, że powinno wygrać, ale też noga im się może powinąć, ale no mówię, tak to dawałbym tutaj to Spirit, bo wydaje mi się, że Spirit powinno tutaj, znaczy inaczej, jeśli faktycznie trzeba tu inaczej trochę zagrać.
Crestą, okej? Okay? Bo jeżeli damy tutaj Navi, a jeżeli faktycznie sobie Face Clan tutaj przejdzie do tego właśnie meczu finałowego, czekajcie, bo tu wleciała właśnie w tym momencie analiza, której przedtem nie brałem pod uwagę, bo jeżeli trafimy tutaj Navi, no to mamy jeden punkt i musimy tak to trafić, nawet to Face Clan. Więc jeżeli nawet Face Clan tutaj dojdzie do meczu półfinałowego i przegra właśnie w półfinale, to kurczę, i tak mamy tutaj dwa punkty, nie? Więc w teorii jesteśmy już ustawieni. Jeżeli NC wyjdzie, no to dalej, jeżeli Face i tej Navi wyjdą i zmierzą się w finale, albo w pół, znaczy no jeżeli zmierzą się w finale, no to i tak mamy dwa punkty. Więc jeżeli nawet Face Clan by wygrał Majora, bo też ludzie tak dają, że w ogóle Face Clan wygra Majora, albo NC w ogóle, ale wydaje mi się, że Navi tutaj się odpali przed publicznością, Face Clan tak samo gra 100 razy lepiej przed publiką, więc faktycznie może być ten finał taki rosyjski, może też tutaj być finał Face Navi, ale mówię, w tym momencie wleciała taka analiza, że jeżeli Navi nie wygra Majora, to i tak nie mam szansy na diament. Więc ja aktualizuję typy, wierzę w Spirit, wierzę w CPH, tak to się prezentuje. Macie 18 godzin oczywiście, żeby zatwierdzić wasze oczywiście typy. Mecze zaczynają się jutro, mam nadzieję, że film ujrzycie dzisiaj w środę, więc mam nadzieję, że no, że uda się ten diament zdobyć pierwszy raz od 2019 roku. Mówię, ja wierzę w Spirit, jeżeli Spirit nie wyjdzie i się już tutaj to wysypie, no to i tak mam tutaj diamencik, nie? Bo wystarczy, że wejdzie albo Face Clan, którym wtedy może się zmierzyć w finale, jeżeli będą grali z Furią, to wydaje mi się, że raczej powinni się zmierzyć w oczywiście finale. No ale mówię, dwa punkciki raczej są pewne, bo ja tu nie widzę jakiegoś innego meczu, na przykład, nie wiem, Furia Navi w finale, albo nie wiem, że NC, znaczy no NC w finale, no to jest jakkolwiek ten, ale no pokonać Navi to jest nie lada wyczyn, więc no mówię, ja to tak zostawię. Mam nadzieję, że te moje typy się sprawdzą, ale pamiętajcie, że Furia, no brazylijski CS, kurczę, ma naprawdę czasem, momentami tak niespodziewane akcje i takie niespodziewane pomysły na rundę, że no mogą zaskoczyć naprawdę, ale wiecie co, tak w sobie tej Furii nigdy nie daje, że ona wychodzi z tej właśnie fazy legend, a oni w sumie zawsze wychodzą, nie? Zobaczcie, tutaj wyszli, tak samo przegrali wtedy z Gambit, tutaj chyba też wyszli, wydaje mi się, nie, tutaj akurat nie, no ale ta Furia tak zawsze wychodzi, ja jej nigdy nie daję, więc no, no trochę dziwnie, no ale mówię, zawiodłem się bardzo na Cloud9, które, no niby Ruscy tam są, ale ja jakby samą w sobie organizację po prostu uwielbiam i mam do nich straszny sentyment po Majorze oczywiście w 2018 w Bostonie, więc no miałem nadzieję, że jakkolwiek będą mogli powalczyć o majstra, no ale coś nie wyszło, Outsiders się zbłaźnili, zbłaźniło się naprawdę wiele drużyn, na przykład Vitality, które w ogóle miało w pewnym momencie bilans 0-2 i to było coś niesamowitego, że prędzej Vitality było do 0-3 niżeli do faktycznego oczywiście wyjścia z Majora, ale tutaj tak jest porażka największa, wydaje mi się, i no mówię, mam nadzieję, że pikem wejdzie, oczywiście nie może zabraknąć jeszcze jakiegoś konkursiku, napisz w komentarzu, jak ty obstawiasz, jak wygląda twój pikem, co byś zmienił. Wiem, że Polaki będą zmieniać Ence, bo Easy Forens, dwóch Polaków. Ja zostawiam oczywiście CPH, ja uwielbiam tą drużynę i mam nadzieję, że faktycznie uda im się wygrać, ale szkoda, że nie oddali jednej mapy Imperial, bo by mi kupon wszedł, bo miałem w ogóle 2-1, że wygra CPH z Imperial, było tam blisko, kilka razy było do zamknięcia tej mapy Vertigo, bo druga mapa była właśnie Vertigo, Imperial było kilka razy blisko zamknięcia mapy, no ale coś nie pykło, więc mówię, dajcie znać, jak wy obstawiacie, oczywiście również dołączcie na Discorda, bo to też ważne, ale generalnie złotego żetonu jeszcze nie ma, wydawało mi się, że złoty żeton zawsze był po legendach, ale jednak nie, bo trzeba trafić dwa ćwierćfinały, więc tak to się prezentuje. No i co? Nie może zabraknąć wróżb, postaci oczywiście tworzenia naklejek. Przypominam, że drużyna, która wygra Majora, dostaje też swoje tutaj autografy, nie? Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale mam nadzieję, że was zaskoczy i będzie wyglądać to no w miarę ładnie, nie? Także lecimy oczywiście z naszą tutaj wróżbą tej fazy mistrzów. Mówię, jeszcze raz dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak wy obstawiacie, bo wydaje mi się, że jeżeli faktycznie Navi dojdzie do finału, o, złota Navi przeleciała, super. No i to jest tragedia. Generalnie bilans, jeśli chodzi o moje naklejki, jest tragiczny, bo otworzyłem 900 kapsuł, trafiłem tylko 3 złote. Bilans jest tragiczny, wydałem jakoś chyba 4000 złotych. No łatwo to policzyć, 900 razy oczywiście 5 złotych, bo tyle kosztuje kapsuła, no 4,50, więc no troszkę jednak wydałem, więc bilans jest tragiczny. Wydaje mi się, że jeżeli Navi dojdzie do finału oczywiście tego Majora, to wydaje mi się, że publika poniesie Navi, bo jednak Navi w obliczu tego, co się dzieje teraz, wydaje mi się, że ludzie jeszcze bardziej inki kibicują. No i pamiętajcie, trzeba też pamiętać o tym, że ta mental odegra dużą rolę, nie? Nie wiadomo, my nie wiemy, co siedzi w głowach zawodnikom oczywiście na to z Vincere, no bo wiecie, jaka jest sytuacja na świecie i tak dalej, nie? Tam szczególnie chodzi o Simpla. Jeżeli Simple zawiedzie, to wydaje mi się, że Navi może odpaść nawet albo z CPH, albo z NC. O ile w ogóle wygrają pierwszy mecz, bo oni grają pierwszy mecz z kim? Z Heroic, no właśnie. Heroic też potrafi się postawić, ale szczerze, myślałem, że Heroic z lepszej strony się pokaże na tym majorze. Znowu złota Navi
przeleciała. Ale słuchajcie, to jest ewidentnie znak, że Navi faktycznie tego Majora ukąsi. Wydaje mi się, że mogło być lepiej, jeśli chodzi o drużynę Heroic, bo oni też się męczyli. Wydawało mi się, że oni powinni bardzo gładko wyjść z tego Majora. No i nie, trzeci raz Navi przelatuje. Widzę, to musi być jakiś znak, bo ja po prostu nie wierzę, no. Mówię, jeżeli faktycznie inaczej, w sensie ja wierzyłem, że Heroic wyjdzie szybciej z tej fazy, a oni się męczyli w sumie bardzo długo dość i wiele razy nie potrafili po prostu domknąć mapy i to jest jakby główny problem tego wszystkiego. Tak samo Spirit w ogóle. Pamiętacie, co mówiłem? Że to jest drużyna, która no praktycznie wyszła z tej pierwszej fazy, kombakując praktycznie każdą mapę, nie? Więc to też jest według mnie coś niesamowitego, jak Spirit w ogóle daleko zaszło, nie? Bo jednak, no okej, wyjść z tej pierwszej fazy, no spoko, ale zrobić 3-0 w fazie Legend to już jest jednak naprawdę wyzwanie i trzeba tutaj oddać zawodnikom po prostu to, na co zasłużyli, nie? Bo, no mówię, 3-0 w Legendach to jest wynik naprawdę mocny i niewiele drużyn byłoby w stanie taki wynik zrobić, biorąc pod uwagę, na jakie drużyny oczywiście grali. Nie pamiętam już dokładnie, z kim po drodze grało Spirit, ale no naprawdę robi wrażenie mimo wszystko, nie? Nines 0-3, szkoda, bo naklejka bardzo fajna. 0-3 oczywiście w tej pierwszej fazie zrobili, nie? Tam mówiłem, że dużo osób albo 0-3 daje właśnie Nines, albo Dream... jak to się nazywało? Eagles? Coś takiego? Nie, Bad News Eagles, sorry. Jakie Dreams Eagles? Nieważne. Albo właśnie Imperial w tej pierwszej oczywiście fazie dawali. A to cyk, oboje wyszli. To też jest coś niesamowitego. Ja w ogóle tam dawałem Renegades, więc no. Pewny typ, na, w sensie inaczej. Trafiłem w obu fazach, trafiłem drużyny, które zrobiły wynik 0-3, więc kurczę, to jest taki znak. Ale w obu fazach nie trafiłem tych, które zrobiłem 3-0. Więc no, unlucko trochę, nie? Ale mam nadzieję, że faza mistrzów odda. W sumie ja zawsze na te drużyny 3-0 boję się stawiać tych pewniaków, jak na przykład Navi, bo ja bym dał normalnie tam Navi, ale no większość ludzi po prostu się boi, bo wiecie, tym faworytom zawsze gdzieś tam noga się powije. Ohoho! Nines holo! No i to jest naklejka, która naprawdę robi wrażenie. Szkoda, że nie złota, ale bardzo ładna. Mówię, tym faworytom zawsze się noga powija. Zobaczcie, jak gdzie tu się noga powinęła, dlatego ich nie dałem na 3-0 między innymi. Ale że nie wyszli z grupy, no to jest duże zaskoczenie. Więc mówię, dużo ludzi po prostu woli dać jakąś drużynę, która mimo wszystko nie ma aż takich szans na wyjście, ale jednak niby może zaskoczyć. Nie widziałem chyba, żeby ktoś dawał Spirit, ale bardzo ładnie ta drużyna sobie poradziła. Nieważne, mamy 6 punktów, mogłem mieć w pewnym momencie 7, jakby G2 wyszło, no ale że coś nie wyszło, no to szkoda. Więc dzięki za oglądanie, dajcie znać oczywiście, jak prezentuje się wasz tutaj pikem, jeśli chodzi o fazę mistrzów. Jest to ostatni oczywiście film z tego typowania, więc mam nadzieję, że będę mógł się pochwalić diamentowym żetonem. Wiem, że tutaj te dwa mecze to jest coś, co ludzie dają totalnie na odwrót. Ja jestem tego świadom, ale wydaje mi się, że jakieś zaskoczenie będzie. Zawsze musi być jakieś zaskoczenie. No tak samo to Spirit, które wyszło z wynikiem 3-0, ale wydaje mi się, że Rusty są tak rozpędzeni, że nawet do tego finału mogą dojść, nie? I wtedy dostać na dziurę. Od Natus Vincere. I Simple z kolejnym Majorem wtedy. Więc co? Dzięki za oglądanie, dajcie znać, jak wy typujecie, trzymajcie się i nara. Dzięki oczywiście za ten okres podczas trwania Majora, za komentarze wszystkie i tak dalej. Nie dajcie znać, jak wasze kupony, trzymajcie się i nara.